Siemanko, to ja, Rudy, i wyjątkowy Rudy również, Garbus. Razem dziś we dwójkę będziemy gościć kolejne gwiazdy i z nimi jeździć i rozmawiać. Wiem o samochodach niewiele, wiem, że Garbus jest Garbusem, my się dosyć lubimy, mam nadzieję, że gwiazdy będą go lubić również. Mój dzisiejszy gość o motoryzacji podobno wie dużo, podobno zaczynał nawet od jazdy ze swoim tatą na motocyklu i od tej pory na motoryzacji się zna. Będę go pytał o to, czym jeździ, ale także go będę pytał o tym, jak mało śpi, bo to gwiazda, która śpi właśnie niewiele, ale ma za to dużo energii. Znamy ją z różnych wygibasów, wygibasików, ale wy codziennie możecie z nim wstawać rano, słuchając radia. Kto to będzie? Zobaczycie już za chwilę. Zapraszam arcy serdecznie. O, panie! O, uwaga! Ale urwał! Drodzy Państwo, człowiek, który potrafi wszystko zepsuć. Delikatnie! Nic nie było. Cześć. Dzień dobry panu. Witam cię. Ładny masz samochód. Ja na szczęście mam Rudy, to mam ładniejszy, tak się wyjątkowo składa, jak widzisz, i tym będziemy jeździć dzisiaj. Powiedz mi, a ty z motoryzacją jesteś tak za pan brat, że śledzisz ciekawostki, coś, silniki, grzebanie, jakieś takie ten, czy raczej jeździsz, zmieniają ci olej, klocki? Ja lubię ładne samochody. Patrzę, a i koniec, na Instagramie. Olejkujesz. Nie, nie jestem gdzieś tam wkręcony, wiesz, że nie wiem, jestem na bieżąco i tu ile ma mocy, to tamto, siamto. Oczywiście lubię motoryzację i fajne fury. Najbardziej lubię czarne samochody, ale kiedyś zaczynałem w ogóle od żółtego malucha, stary, byśmy idealnie pasowali do siebie. To chodź, zapraszam się do Garburasów. Tak? W takim razie. No, mam tu Rudego Garbusa. Mogę z kawą? Nie, bo aha, wylejesz. Już źle się zaczęło, dobrze się mogło skończyć. Proszę mi pilnować kawę. Ja tylko na chwilkę. Choć ja tu muszę. Można? Tak, tak. Ja nie do końca... Ue, jak to chodzi? No chodzi, to nie wiesz, bo to psujesz. Już zapraszam cię. Jezu. Dobra. Czy klima się... już włączona? Dobra. Jest, jest, wszystko działa. Klima... Ale ładne to. No ładne, ładne. Jaki rocznik? Wiesz co, no jeden z pierwszych. Dobra, uważaj, bo próbuję odpalić. Ale tutaj jakie wloty powietrza. Co mamy tutaj? Ojej, przepraszam, już druga awaria. Ja. Przepraszam, wiele. Przepraszam. Jedziemy już. Przestań przepraszam. Grzebać, proszę. Cześć. Cię. Ale działa, jedźmy. Dobra, dobra. Gdzie mi trąbi tam z tyłu? Ci trąbne, widziałeś to? Nie. No dobra, Janki, to teraz mi powiedz tak uczciwie, zupełnie szczerze. Jak to jest ze wstawaniem? Bo ty jesteś taka gwiazda poranka, znaczy, że śpisz nic w ogóle, ale wstajesz i o 6 wjeżdżasz i energia, energia, bum, coś, jak to się dzieje? Ja w ogóle, tak przy okazji, naprawdę nie lubię, nienawidzę, jak mówi się gwiazda. To jest w ogóle gwiazda, no. Wiesz, no większość ludzi cię zna, jednak to się, wiesz, tak gada. No, to tak. No czyli gwiazda. No, tak. No coś tam potrafisz, to nie jest tak, że wiesz, wylosowałeś w chipsach sobie robotę chyba. Ile lat pracujesz w radiu, przyznaj się? W radiu, no już trochę, no jak prawie, sam gdzieś tam liczyłem, to prawie 20 lat już, no. Jak, cholera. No, to się nazbierało trochę. Ja tyle mam. Gorzów, Gorzów Wielkopolski, później Śląska, bardziej nawet Zagłębie. No. No i z tego Zagłębia, tudzież Śląska, z południa kraju do Warszawy. No i teraz, tak tutaj w Warszawie się mówi, na cały kraj i tyle. No już trochę go się nazbierało. Ale to jest tak, że ty codziennie stajesz i masz tę energię? Jak to się robi? Najpierw kawa daje mi energię. A co, wstajesz i walisz kawę od razu, to pierwsze, co robisz? Tak, ja w ogóle mamy taki rytuał, czy najpierw wieczorem rozstawiam swój sprzęt, czyli ubranie na poranek, no bo wstrzymuje to wstawanie jak najdłużej, tak? No maksymalnie, mam nadzieję, że szef tego nie słyszy, o 6. O 6, a o 6.30 już się witam na antenie. Okej. Okay. No i daję sobie mniej więcej 10-12 minut, maksymalnie kwadrans, na to, żeby wyjść z domu. Włączam ekspres do kawy, po drodze odpalam jeszcze gaz, podgrzewa się patelnia. I jem to po drodze do radia, a droga do radia trwa jakieś maksymalnie 15 minut. I maksymalnie robisz wszystko wieczorem i rano, hop, 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 hop. Ale ja tak mam do... Wbiegam na peron w Warszawie. Od strony dzióbka Pendolino i biegnę, biegnę, biegnę. Widzę, że ruszę ten cały skład, ale maszynista gdzieś tam prawdopodobnie mnie wyczaił. Rozpoznał! Ja macham po prostu, jeszcze nie, jeszcze nie. I rzeczywiście zatrzymali się i powiedział, że naprawdę, nie pan powiedział, że to jest naprawdę wyjątek na skalę taką większą, powiedzmy. Co za... Panie, to jest wyjątek na skalę trochę większą, powiedzmy. Miałeś taką sytuację, zupełnie szczerze, że zdarzyło ci się na bani być w radiu? Trochę tak.
Na bani. No, ale także, no, znaczy nie, że wiesz prosto z melanżu, ale na przykład z poprzedniego dnia, że rano wstawałeś i jednak, gdyby ktoś kazał ci dmuchnąć w balonik, to... A to tak! Nie idźcie tą drogą! Słuchajcie, nie, no, zdarzały się programy na kacu, to jest, tego było mnóstwo. No dobra, no dobra. No, całe ale... szczęście w tej robocie, słuchajcie, no im większa fantazja w głowie, tym fajniej się gada. Bo ty jesteś super energiczny, ja nie mówię, że krążą plotki, ale można by podejrzewać, że jakiś wąszek koksu tam... ci się trafia. Przepraszam. Ale jakoś zakręciło mnie w nosie. Tak zawsze rzeczywiście było. Przypomniało mi się kiedyś, pamiętam w Gorzowie Wielkopolskim jeszcze, wszyscy byli przekonani, że ten facet gdzieś tam po drodze coś tam ładuje, przychodzi po prostu i robi te swoje fikołki. Nikt nie było żadnych cudawianek, przyrzekam, serio. Z ręką na sercu. Wysyłają do ciebie czasami ludzie przez net zboczone rzeczy jakieś. Ja bym cię na przykład Jankesie tam, jakaś pani Krysia Marysia. Ja mówię o konkretnych zboczeństwach takich, wiesz, że golasy, coś. Pomyliliśmy z Olką kot. No nie, ona na pewno dostaje. Ona, pozdrawiamy cię serdecznie. Przyznaj się, z ręką na sercu wszyscy ludzie patrzą. Ale tak jest chyba łatwiej właśnie w przypadku, takie sytuacje mają miejsce, gdybym był kobietą, to według mnie rzeczywiście. Tak, no nie, no laski nie mają takich akcji, tak się nie, bardzo nie otwierają, bo tak nie świrują. Nie, bo ja pytam, bo myślałem, że pożyczysz, wiesz. Nie. A garbus jedzie, zobacz. To ten garbus. Brzydki. Brzydki, nowy. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, jakie największe marzenie spełniłeś swoje w życiu? Takie dziwne. Nie, że tam coś zwiedzić, zacząć, tylko coś takiego dziwnego. Może nie będzie oryginalne, ale naprawdę moim marzeniem największym kiedyś było i to jest największe moje marzenie, żeby pracować w radiu. Zaczynało się od tego, że ja byłem takim DJ-em zawsze na imprezach klasowych, tak? Że słuchajcie, to było niesamowite, niektórzy w ogóle nie skumają, no ale kiedyś ja grałem imprezy, był taki mały radyjko Kasprzak, tam się wkładało taśmę, tak? Kasetkę, czyli kasetę. No. I ja cyk, play. Nie wiem, chyba jak miałem około 15 lat, 14, to mi się włączało radio. Uwielbiałem radia słuchać, udzielałem się w konkursach, tym radiu gorzu, to już mnie nie dość, bo ja przełaziłem, męczyłem, dajcie kolejną płytę, a dajcie to, tamto, siamto. Wszystko, co było związane z muzyką, naprawdę mega mnie to kręciło. Ja w końcu gdzieś tam udało mi się tylko radia dotrzeć. Nocny program, później wieczorny, popołudniowy, no i skończyło się teraz na razie na porannym programie. No i wstajesz, budzisz świat. Tak, no budzę się z tymi ludźmi na bieżąco. Teraz razem z Kamą, z Rudym, bo nie wszyscy może wiedzą, ale Rudy też w tym programie jest. No i to jest właśnie ta siła, moc, a propos tego, skąd się bierze to. To ja cię wyrzucam w takim razie. Jak to? No tak, ja idę do radia już. To leć, cześć. Mogę zatrąbić na koniec? No możesz. I pamiętajcie, rano codziennie obudź się na Jankesa, Rudy, Kama, Jankes. Tak was budzimy. To ja idę, dobra już. Przepraszam bardzo, no.